Tutaj mamy tłoczysko od siłownika, bo tutaj ten jeden siłownik właśnie trochę leciał nam. I tak, jeżeli ktoś tutaj nie ma tego, ma to zaspawane, to przy rozbiórce niech się nie martwi, bo to się da rozebrać. Tutaj jest gwint i tutaj idą takie o elementy. I mamy takie, to się wkłada z przodu w ten cylinder i tu mamy taką blaszkę, na to przychodzi ta nakrętka. A tu mamy jeszcze tą górę taką, gdzie to się opiera tamto. To tak przychodzi, o. Tak. No i tam są uszczelniacze, tutaj też na tym. No i tłoczysko w idealnym stanie nie jest, ale też jakoś tam tragedii z nim nie ma, więc wymiana uszczelniaczy powinna pomóc, przynajmniej na chwilę. A sam cylinder jest tutaj. Tutaj wyszlifowany z farby. No on tutaj w miarę wygląda. Tu wszystko zaślepione, żeby syf nie szedł do środka. No teraz pozostaje tylko go dobrze umyć. No i włożyć te o-ringi, które są. Tutaj trzeba wymienić je. Dzisiaj ich nie dostałem, bo nie dostaliśmy, bo w sklepie ich nie było. Ale jutro już mają być. No, a ogółem jak to nie jest nispowane, to ten kawałek jest wkręcany tu w środek, ale jak oglądałem, mieliśmy tam kilka ostrówków i u takiego chłopa, co ma części do nich, to praktycznie każdy jeden był zaspawany. Wybraliśmy tylko jeden siłownik, który nie miał tego zaspawane. No, tu mamy ten siłownik i ten ma tylko w dwóch miejscach to chwytnięte, ponieważ by się to nie odkręcało, chociaż nie wiem po co, bo trzymać siły to nie trzyma, ale tu jest w środku gwint i to się kręci, jakby to jeszcze wziął i wyszlifował do końca. O, tu mamy nawet na klucz do złapania. Jakby wyszlifował te spawy, to by fajnie się kręciło. Teraz jedną ręką, o nie, czy widzieliście? I tutaj też drugi siłownik zaraz kupiliśmy. No tutaj też ma tylko tutaj chyfnięte, takie dwa, a tutaj już nie ma nic. Niby szczelny, wszystko tu nie widać, żeby się z niego lało. A za 250 albo tam 300 za 2 to była dobra cena. A u nas ten siłownik chyba jest trochę słaby, więc nie wiem czasami czy nawet ten nie będzie włożony. Ale ten jest tam jako zapas. Tak naciśnij. Nie no, puszcza. Dalej chyba już nie wejdzie. No. Zero. Oh,
Zabór zamknąć. No 50 bar zamknij. No. I teraz patrzymy, czy tu się nie zaczyna nam lać. Tu jak widać tylko tyle, co przy składaniu było. Nic więcej tutaj już nie ma. I tak jak było 50, tak trzyma. Gdzie się wysuwał? Nie, to prosto idzie. No to już, panie Folaj. Wyłącz to. ...które do przekroczenia będzie skutkowało kolejnym lockdownem. Piotr Miller twierdzi, że granica nie została wyznaczona. Teraz rusza seria próbna, a o 20.30 kwalifikacje. Przed nami Mistrzostwa Świata na skoczni normalnej. W obecności wspomniano najlepszego walczy 5 Polaków. Przyznaję, że faworytem numer 1 do zwycięstwa jest Norwek albo Ewangelii. Mało? Od godziny 16.30. Zamiast 5 ale co to mam więcej nie chodzi, jak się znam. Ćwierkanie ptaków. Decyzją lasów państwowych będzie można zorganizować sobie nocleg w lesie bez obawy o naruszenie prawa. Należy jednak pamiętać, tam że było już full olej. To rozbicie w wyznaczonym miejscu, tych w okolicach, których miasta będzie kilka. Przybywa. Co? Chyba przybywa. Zezwolenie od nadleśnictwa. Mówi Witold Ciechanowicz z nadleśnictwa Gdańsk. Biwakować na nowych zasadach. Wielkopolsce oraz nad morzem na pozostałą obszarze kraju. Spadło. Ile to jest? 10 bar? Czy 5? A jeżeli się wstęsni za Rafałem, to niech się uzbroi w cierpliwość. 5 bar. Wszystko, żebyśmy go usłyszeli ponownie. Nie, to się postaram. To do usłyszenia. Best Lista. Best Lista. Na 10 dzisiaj Wise i Alan Walker w Space Melody. Odkręć. Przelew. Siłownik mamy tutaj ok, bo tu mamy wszystko odpowietrzone. Nabite mamy prawie 90 bar. Jeżeli by było nieszczelne, to by tutaj po prostu olej wylatywał. O, tutaj widać, mamy siłownik do niczego. Widzicie, jak leci ciurkiem. A tu mamy tak samo połączone. I to już przy... Mamy ciśnienie 40 bar i spada szybciej niż tym przelewem naszym normalnie. ...o własnym domu i zapłaciliśmy tyle, co za mieszkanie. Tylko tu mamy 120 metrów, a w bloku mamy 60. Jak widać, siłownik jest zrobiony praktycznie idealnie prosto.